Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius, Attitude Polska, a oto omówienie gali Revolution 2022. Jednak znalazło się parę osób, które napisało mi pod ostatnim odcinkiem Shortcut, że chciałoby, aby taki materiał znalazł się u nas na kanale, więc nie miałem innego wyboru, jak tylko to nagrać. Od razu powiem, że będę się starać nie przedłużać, no bo jednak mamy 12 walk, a myślę, że ktoś chciał się konkretnie dowiedzieć, co się wydarzyło na gali, no to już dawno. No to wie, jednak ta gala miała miejsce w niedzielę, mamy czwartek, kiedy nagrywam, nie wiem, czy wstawię w czwartek, czy w piątek, ale tak czy inaczej, no to pewnie już każdy wie, co na tej gali się wydarzyło, więc tylko pokrótce powiem, co w starciu miało miejsce, a następnie wygłoszę swoją opinię. Przed rozpoczęciem odcinka brakuje nam tylko 20 subskrypcji do 4000, przed odcinkiem o rok było to 40 subskrypcji, teraz jest tylko 20, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, naprawdę serdecznie cię do tego zachęcam. Jeszcze oczywiście zachęcam do łapkowania, a teraz zobaczmy, co wydarzyło się na Revolution. I zaczęliśmy od buy-inu i od razu powiem, że ta forma kick-offu podoba mi się o wiele bardziej niż w WWE, ponieważ w największej federacji wrestlingowej mamy tak, że po prostu oni tam gadają i może czasem dadzą jakąś walkę, znaczy w większości jest jedna walka i to nie najlepsza, ale dostaliśmy aż 3 walki, nie było aż tak dużo przegadane, w większości to były winietki, a sam poziom również był bardzo fajny. Zaczęliśmy od walki Layla Hirsch kontra Chris Statlander, wygrała Layla po takiej typowej kick-offowej walce i dzięki temu miała szansę stać się pretendentką do głównego tytułu AEW, ale na wczorajszym Dynamite przegrała z Thunder Rosą, która chyba będzie walczyć z Britt Baker w przyszłym tygodniu, o ile dobrze pamiętam, a jeżeli nie, to możecie mnie poprawić, więc walka na plus ogólnie. No jak czepiałem się kilku rzeczy podczas predykcji, tak jednak tutaj będę w większości wypowiadać się w superlatywach, ponieważ mało co mi się nie podobało podczas tej gali. Potem była walka Hook kontra QT Marshall. Nie był to w pełni squash, ale Hook jednak wygrał, co było raczej mocno przewidywalne. Jest on over jak cholera i jestem ciekawy, jak oni będą chcieli go prowadzić przez następne tygodnie. No i potem Six Man Tag Team Match House of Black kontra Death Triangle wraz z Ericiem Redbeardem, chyba powinienem powiedzieć Redbeardem, ale no wiecie o co chodzi, z Ericiem Rowanem, o. No i jak dla mnie był to najlepszy pojedynek w pre-show'le, kick-offie, buy-inie, jak zwał, tak zwał, jaki pamiętam. Być może na którejś WrestleMania było coś lepszego, ale na ten moment nie jestem sobie w stanie czegoś takiego przypomnieć. Naprawdę walka zarąbista, jak na to, że nie była ona w głównej karcie. Wygrali House of Black po tym, jak na początku Malakai użył Black Mistu na Redbeardzie, potem było kilka finisherów właśnie od healowej stajni i House of Black wygrywa, co było jak najbardziej logicznym wyborem i jak na razie wszystkie walki, które wymieniłem, no to przewidziałem dobrze i to przez pewien czas się kontynuowało, aż do jednego momentu, kiedy wszystko poszło się walić. Ale dobra, wchodzimy do głównej karty i pierwsza walka, Eddie Kingston kontra Chris Jericho. Była to walka skupiona na tym, że Eddie no nie może wygrać tych najważniejszych swoich pojedynków, głównie na pay-per-view, i było kilka momentów, gdzie wydawało się, że być może Eddie wygra teraz, ale Chrisowi zawsze udawało się odkopać i jak nie jestem fanem Eddiego, wiem, że są osoby, które mówią, że Eddie powinien być mistrzem AEW, no ja nie jestem aż tak wielkim jego fanem, ale te jego reakcje na wszystko to, co robił Chris, były po prostu złotem. No i też ta reakcja Eddiego, kiedy w końcu udało mu się zwyciężyć po dźwigni, że takie, o kurde, wygrałem, ale zarąbiście, i potem chciał zrobić handshake z Chrisem Jericho, ale ten go tak troszeczkę opluł, a na ostatnim Dynamite przeszedł on już taki 100% heel turn, ma swoją nową stajnię i pewnie rywalizacja z Kingstonem jeszcze w tym miejscu się nie kończy. Walka o, no, Face Revolution Ladder Match, wiecie o co chodzi, Christian Cage kontra Keith Lee kontra Orange Cassidy kontra Powerhouse Hobbs kontra Ricky Starks kontra Wardlow, a nieprawda, bo przegapiłem jedną walkę, no w końcu King of Botches, więc wiadomo, wszystko się zgadza. Starcie o tytuły tag team Jurassic Express kontra Red Dragon kontra The Young Bucks. Wspomniałem w ostatnim odcinku o Monday Night Raw, że wolałem starcie właśnie Alpha Academy kontra Kevin Owens i Seth Rollins kontra RK Bro, i to głównie dlatego, że w AEW, jeśli chodzi o te pojedynki tag teamowe, głównie tag teamowe, to mam tylko jeden z nimi problem. One naprawdę są zarąbiste, są niesamowite spoty, tempo cały czas jest po prostu, no ledwo siedzisz, po prostu chcesz wstać i mówić, o kurde, ale to jest zarąbista walka, tylko no potem tak myślisz i dlaczego ten sędzia nie odlicza, dlaczego ten sędzia pozwala dwóm zawodnikom być jednocześnie w ringu.
No jednak są te zasady wrestlingu, no chyba, że AEW wypowie, że dobra, my mamy swoje zasady i w naszych zasadach jest tak i tak, ale to nigdzie odgórnie nie jest powiedziane i to jest ta jedna rzecz, która w tych wieloosobowych pojedynkach tag teamowych mi przeszkadza, jeśli chodzi o AEW, ale no i tak walka była, o Boże, ale ona była dobra i Jungle Boy, jakie on tam chore rzeczy robił, wszyscy jakie chore rzeczy robili. Na początku całkiem dobrze współpracowali ze sobą Red Dragon i Young Bucks, ale oczywiście musiały być momenty, gdzie albo jeden drugiemu przerwał pin, albo coś w tym stylu. I ostatecznie, zgodnie z moimi predykcjami, Jurassic Express obronili swoje tytuły, więc przynajmniej w końcu mają ten swój wielki moment, jeśli chodzi o ich panowanie jako mistrzowie. I nie wiem, co dalej dla nich czeka, w sensie jak dotąd ich title run nie był jakiś oszłamiający, ale miejmy nadzieję, że to rozpędzi i że Jungle Boy wraz z Luchasaurusem pokażą, że naprawdę mogą być dobrymi mistrzami tag team. A teraz Face of the Revolution Ladder Match, o którym chciałem mówić 2 minuty temu. Uczestników już wymieniłem i nie zaskoczę was, jeśli powiem, że ta walka również mi się podobała. W sumie, ile walk mi się nie podobało, teraz patrzę na całą kartę. Jedna tak dosyć mocno mi się nie podobała i o ile patrzyłem dobrze, to wielu osobom się nie podobała. Do dwóch mam takie mieszane odczucia, ale reszta była po prostu fenomenalna. A jeśli chodzi o tą walkę, no to podobała mi się ona bardzo, 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 bardzo. Nie był to najlepszy Six-Man Ladder Match, jaki widziałem w życiu, bywały lepsze, ale i tak czapki z głów dla panów. Było kilka momentów, gdzie ta trójka powerhouse'ów, czyli Keith Lee, Powerhouse Hobbs i Wardlow po prostu, no big meaty boys, i też niszczyli tych kryszczynów, niszczyli tych orężów Cassidy. Ten raz oręż Cassidy jak poleciał zza ringu na tych pozostałych, tam chyba odniósł przez to kontuzję, ale i tak było warto. I zwycięzca, którego większość się spodziewała, jednak ja myślałem, że jednak pójdą w Keitha Lee, ale jednak story z Wardlowem no trochę przyspieszyli. I fajnie, bo jest on mega over. Po drugie na ostatnim Dynamite pokazał, że przed mikrofonem również potrafi co nieco. No i zobaczymy, jak pójdzie jego walka z Scorpio Skyem, ponieważ tak, mimo tego, że Andrade mógłby być idealnym przejściowym mistrzem, nawet jeśli chodzi o Hill Quest, no nie, no Wardlow jest face'em, więc to nawet idealnie by pasowało, to nie, Andrade nie mógł dać tego tytułu, musieli dać tytuł Scorpio Skyowi i ja nie mam nic do Scorpio Skya, jedyny problem mam z nim taki, że Scorpio Sky nie jest Andrade, ale no, co im przeszkadzał ten Andrade, no dobra, tak... O czym ja mówiłem? A no tak, ladder match. Rzeczy jeszcze wartych wspomnienia, to Ricky Starks dosyć nieładnie wylądował po tym powerbombie Wardlowa na drabinę, ale chyba nic mu się nie dzieje. Keith Lee raczej leci na story z Team Taz. Orange Cassidy ma kontuzję, a Christian no, był w tej walce, fajnie, że się pokazał. A co dalej dla niego? We will see. Potem walka o TBS Championship, Jade Cargill kontra Ty Conti. Chyba ta walka najbardziej jest znana z tego, co wydarzyło się na samym początku, czyli Jade całująca Ty Conti, ale sama walka również nie była najgorsza, w sensie wiemy, Jade Cargill, mimo że jest prezentowana jako gwiazda, tak jednak w tym ringu nie jest jeszcze najlepszą zawodniczką, jeśli chodzi o całą historię wrestlingu, ale może się jeszcze wyrobi. No i wygrała, więc fajnie, jakbym miał stawiać pieniądze, to na tą walkę postawiłbym w 100% będąc pewien. No i tak się ostatecznie stało, Jade kontynuuje swój mega... ultra super run z TBS Championship, a teraz przechodzimy do prawdziwego mięska, ponieważ walka z CM Punk kontra MJF Dog Collar Match, ojen, nawet nie wiem od czego zacząć, tu było tyle takich fajnych momentów i ogólnie, no może ringowo to nie był ten tag team match i tam były chore spoty, ale to jaką historię panowie opowiedzieli, ojen, to powinien być main event, jak nie mam nic do Adama Page'a i Adama Cole'a, tak jednak to powinien być kurde main event, wejście CM Punk'a, mimo że ja nie oglądałem ROH za czasów, kiedy CM Punk walczył, co jest w miarę logiczne. Tam w życiu to obejrzałem jego walkę z Samoa Joe, albo nawet dwie walki z Samoa Joe, ale mimo wszystko, kiedy zabrzmiała ta jego muzyka, to ja miałem ciary oglądając tego, więc już za wejście wielki plus. I tak przez chwilę miałem rozkminę, bo MJF jakby stauntował CM Punk'a, wychodząc na początku z Count of Personality, więc mówię, co teraz drugi raz Count of Personality. Otóż nie, dali muzykę CM Punk'a z czasów ROH, co fajnie jakby też się łączyło z całym ich storyline'em, gdzie to kilkukrotnie było powtarzane.
Plus Tony Khan zakupił ostatnio ROH, więc no, mogli takie rzeczy robić. Troszkę panowie krwawili, ale było to raczej do przewidzenia. No i końcówka, kiedy MJF wzywa Wardlowa, żeby ten przyniósł mu jego diamentowy pierścień. Jednak ten przychodzi i mówi, kurde, no, gdzie jest ten pierścień? No nie mogę go nigdzie znaleźć. Wtedy chyba otrzymuje MJF GTS. No i wtedy Wardlow, a no tak, gdzieś ja mam go tutaj w kieszeni, stawia go na ringu, więc to jednoznacznie oznaczało, że no Wardlow od MJF-a się odsuwa. No i CM Punk zwycięża, czego się nie spodziewałem, w sensie myślałem, że pójdą w story MJF-a idącego po główny tytuł, ale może CM Punk zmierzy się z Adamem Page'em na Double or Nothing, w sensie CM Punk ma całkiem dobre momentum. Wiadomo, przegrał z MJF-em dwukrotnie, ale i tak wcześniej był niepokonany, więc no powinien według mnie iść na Adama Page'a, szczególnie, że jest naprawdę dużą gwiazdą. No i potem ta walka, która najmniej mi się podobała, a nawet mogę powiedzieć, że wcale mi się nie podobała, czyli Britt Baker kontra Thunder Rosa. W predykcjach mówiłem, że to może być najlepsza walka gali, no jednak te interwencje cały czas przeszkadzające mi w odbiorze, że kiedy już się wydawało, że może to jest teraz, plus publika, no była totalnie bez emocji, no bo przed chwilą miał taki zrąbisty pojedynek jak CM Punk kontra MJF, no i no trochę to zabrało z tego pojedynku, no te interwencje naprawdę mocno często mnie denerwowały, no i też Britt Baker wygrała, czego się nie spodziewałem, ale skoro tam chyba słyszałem, że w przyszłym tygodniu to po pierwsze będzie z tym świętem świętego Patryka, tam, że to będzie rocznica od ich tych legendarnej walki i coś tam słyszałem, że to ma być też jakieś miejsce, gdzie Thunder Rosa, nie wiem, czy to jest jej miejsce urodzenia, czy coś takiego słyszałem, no i to może tam będą chcieli w końcu ukoronować, przepraszam bardzo, ten storyline. Kolejna walka, jak dla mnie moja ulubiona walka na całej gali, mimo że CM Punk z MJF-em byli naprawdę niesamowici, tak jednak John Moxley kontra Bryan Danielson to było coś innego. Podczas podbudowy do tej walki Moxley powiedział, że on nie będzie jakby współpracować z nikim, dopóki nie będzie razem z nim krwawił, no i tutaj właśnie John Moxley krwawił, no Bryan Danielson raczej nie krwawił, ale nie każdy ma takie umiejętności do krwawienia. No walka mega mi się podobała, no wiem, że może być nudne, że kurde Lesiu, czemu ty wszędzie mówisz, że walka ci się podobała, no skoro to było takie dobre show, no to no, dużo mi się walk podobało. Końcówka nie była taka jednoznaczna, ponieważ Bryan zapina dźwignię, nie pamiętam, czy to był level lock, czy coś innego, no ale coś w tym stylu, no i potem jakby przewraca go Moxley i wykonuje pinfall, więc no Bryan nie jest z tego powodu zbyt niezadowolony, Moxley ogólnie też chce się dalej napierdzielać i się napierdzielają, tam wszyscy próbują ich rozdzielić, a potem wchodzi kto? Wchodzi William Regal. Ale to było świetne, ja wtedy tak się ucieszyłem, po prostu uśmiech pojawił się na mojej twarzy. Kiedy na początku idzie do Moxleya, mówi, Moxley, kuźwa, ogarnij się. I mu tak sprzedaje slapa, a Bryan, haha, kurde, dostał slapa od Regala, pyk, Dryana tak samo. A potem jak taki pan nauczyciel, Danielson, Moxley, podać sobie ręce. I poddają sobie ręce i chyba na ostatnim Dynamite mieli już pierwsze starcie tag teamowe, więc może ta stajnia im się uda, a skoro ich takim ring generalem ma być William Regal, no to to będzie dobra telewizja. Kolejna walka, Darby Allin, Stinky, Sammy Guevara kontra Andrade, Isaiah Cassidy i Matt Hardy. Pocieszam się tym, że Andrade tym razem nie został przypięty, czego w niektórych momentach się obawiałem. Z takich spotów wartych wspomnienia, Sting, ty masz nie wiem ile, 70 lat, może 65, coś w tym stylu, ty nie musisz robić takich chorych spotów, naprawdę, ale i tak szanuję. No i na końcu face'owie wygrywają, przypięty zostaje Matt Hardy, który na ostatnim Dynamite został wyrzucony z tej swojej ekipy, ale równocześnie zadebiutował Jeff Hardy, więc Hardy Boys are reunited, are back in All Elite Wrestling. No jak dla mnie ten roster jest już zdecydowanie zbytnio przesycony i są gwiazdy, które na tym mocno tracą, no ale no ja nic z tym nie zrobię, to nie ja zatrudniam, tylko Tony Khan. A teraz main event, czyli Adam Page kontra Adam Cole, baby. I powiem tak, widownia była zdecydowanie za Colem, przez co Page trochę mógł na tym ucierpieć, ponieważ było sporo momentów, gdzie no fani chcieli, żeby Cole wygrał. I trzeba powiedzieć, że było kilka momentów, gdzie mogło się wydawać, że kurde, Cole może wygrać. Oczywiście z tyłu głowy miało się, że nie, no Page nie przegra tego, no i ostatecznie oczywiście nie przegrał, wykonał Backshot Lariat i udało mu się tą walkę zwyciężyć, ale i tak, o ile był to naprawdę bardzo
no, bardzo dobry pojedynek. Gdyby to było WWE, powiedziałbym, że niesamowity, ale i tak według mnie to CM Punk z MJF-em powinien zamykać. Wiadomo, jest to główny tytuł, najważniejsze złoto w federacji, ale i tak, no, CM Punk z MJF-em, tak patrząc bardziej obiektywnie, no to powinien być main event. Subiektywnie, jak już mówiłem wcześniej, najbardziej podoba mi się walka Moxleya z Danielsonem i to by było chyba na tyle. Jak mówiłem wcześniej, nie chciałem się jakoś bardzo rozgadywać, chciałem powiedzieć konkretnie, no i tak wyszedł 15-minutowy odcinek. Chyba powiedziałem o wszystkim, chociaż w sumie w buy-inie był też fajny moment, kiedy Don Callis się pojawił z muzyką Kennego Omega i to był taki troll, że o, niby Kenny Omega przychodzi, aha, Don Callis, taki troll dla widowni, ale no, samo show. Trochę przydługawe. W sensie czułem się już jak na tych ostatnich WrestleManiach przed podzieleniem na dwie noce, ale na pewno wynagradzało to, że większość, zdecydowana większość walk była albo bardzo dobra, albo niesamowita. W sensie walki, które według mnie należy obejrzeć, to House of Black kontra Death Triangle, Jurassic Express kontra Red Dragon kontra Young Bucks, Eddie Kingston kontra Chris Jericho, Six Man Ladder Match, CM Punk kontra MJF, szczególnie CM Punk kontra MJF, John Moxley kontra Danielson i Adam Page kontra Adam Cole. Te walki naprawdę z całego serca polecam. I jaką daję ostatecznie ocenę? Moja ocena to 9,5/10. Dlaczego nie 10/10? Może kiedyś będzie jeszcze lepsza gala z czymś jeszcze bardziej odlotowym. W sensie jak dla mnie jest to drugie najlepsze pay-per-view od AEW koło All Out 2021, czy to było All In? Ojej, teraz sobie nie przypomnę, no ale wiecie, tam gdzie debiutował Danielson, Cole i tak dalej. Bardzo fajne show. Jak mówiłem wcześniej, trochę za długie, ale i tak było kurde, warto. W sobotę zapraszam, jak zawsze, na omówienie SmackDown WWE Shortcut. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mówi to jest Lesius, Attitude Polska. Lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już wkrótce.